Intrygujący autoportret Witkacego, który znalazł się w zbiorach Muzeum Historii Katowic wraz z kolekcją asymetrycznej damy na początku lat 80. ubiegłego wieku, jest obrazem mało znanym i niezasłużenie pomijanym w publikacjach i badaniach. Powodów tego stanu rzeczy jest zapewne wiele. Dla laików autoportret ten nie ma w sobie oczywistego podobieństwa, choć przecież narysowany jest mistrzowsko. Sygnatury ma standardowe, więc nie niosą tak lubianej przez witkacologów i witkacofilów żartobliwej lub atrakcyjnej biograficznie historyjki. Z kolei historycy zauważają, że jego datowanie jest dosyć niekonkretne. Powstał w nieznanych okolicznościach, a wariantów, w jaki sposób mógł znaleźć się w kolekcji Eugenii Wyszomirskiej, jest kilka. Lecz właśnie z tych powodów warto się nad nim pochylić. Właśnie dlatego warto ostrożnie rozplatać niespokojne linie tego pięknego rysunku, bo witkacowskie wątki zaplątały się tam niczym kłębki włóczki w robótkach Janiny Węgorzewskiej. Kłębek pierwszy. Mały Staś Witkiewicz kształtowany był przez świadomych rodziców, matkę pianistkę i ojca malarza. Od początku uczony był uważnej obserwacji otoczenia i wykazywał się w tym kierunku znacznym talentem. Najlepszym dowodem są oczywiście pierwsze dziecięce dramaty, w których objawia się już charakterystyczne witkacowskie poczucie groteski. Podobne cechy przejawia pierwszy, znany nam, autoportret kilkuletniego artysty, oszałamiający jakże ironicznym dystansem do własnej osoby. Wątpiącym w podobieństwo chciałabym przypomnieć fotografię małego Stasia z tego czasu, a także jego późniejsze prace, formistyczny portret chłopca z roku 1920 oraz serię fotografii z końca lat 30., ewidentnie odnoszące się do tej właśnie pierwszej próby krytycznego, a wręcz dekonstruktywnego spojrzenia na samego siebie. Myślicie, że tylko na karb dziecięcej nieudolności powinniśmy zrzucić fakt przemiany tego grzecznego, miłego brzdąca ze zdjęć w chłopaczysko wykrzywione grymasem bezmyślnego uśmiechu i rozpłaszczonym na szybie nosem? Kłębek drugi. Jak wielu znakomitych artystów przed nim i po nim, Witkacy całe życie tworzył własne wizerunki, odnosząc się do aktualnego wyglądu, bieżącej sytuacji czy samopoczucia, ale także analizując swoje własne odkrycia czy eksperymenty plastyczne. Do tej pory witkacologom udało się zidentyfikować około 70 malarskich i rysunkowych autoportretów mistrza, a dodatkowych kilkanaście znanych jest ze wzmianek w korespondencji lub innych tekstach. Jeśli doliczyć by tu autoportrety fotograficzne oraz portrety Witkacego zamawiane przez niego lub aranżowane, a fotografowane przez kogo innego, liczba ta wzrosłaby znacząco. Przyjrzyjmy się zatem, jakie nitki możemy wysnuć z tego kłębka. Pod względem formy odnajdziemy w tym zbiorze autoportrety mniej lub bardziej realistyczne, takie jak młodzieńczy autoportret początkującego artysty w wielkiej futrzanej czapie, albo jak ten narysowany w Petersburgu w 1917 roku wspaniały autoportret z samowarem, ukazujący doświadczonego już okrutną wojną człowieka. A potem wizerunek z roku 1927 w futrzanym kołnierzu, przywołujący wspomnienie dziecięcego zdjęcia z ojcem. Albo ten, najbardziej znany, narysowany notabene w Katowicach 24 czerwca 1938 roku. Czy też niezwykle przejmujący,
ostatni autoportret artysty, który powstał w nocy z 22 na 23 sierpnia 1939 roku. Ale wśród witkacowskich portretów znajdziemy także takie, które mimo zachowanego podobieństwa większą wagę przykładają do rozważania teorii malarskich artysty, na przykład do kontrastów kolorystycznych, do harmonii barw. Jak w tym obrazie z 1913 roku, powstałym pod wpływem twórczości Paula Gauguina, ale i z chęci usamodzielnienia się. Także forma jest najważniejsza w niezwykle ciekawym autoportrecie Witkacego z 1918 roku, rysowanym pastelami, odważną, mocną kreską i czystymi kolorami. Od razu wyczuwamy tu pewność siebie i własnych artystycznych przekonań, świeżo spisanych w traktacie pod tytułem Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, gdzie malarz przedstawił między innymi autorską koncepcję czystej formy. Formistyczny jest także piękny, bujny i niezwykle barwny autoportret z lat 1922-24, który kontrastuje swą żywiołowością z następnym, znanym pod tytułem Ostatni papieros skazańca, utożsamianym przez witkacologów z momentem załamania się u artysty wiary w moc malarstwa i wrażliwość polskiej publiczności oraz demonstracyjnej rezygnacji stworzenia sztuki przez duże S na rzecz produkowania portretów. Autoportrety Witkiewicza zazwyczaj przedstawiają tylko twarz lub głowę artysty, najczęściej w półprofilu, rzadziej en face. Często jest to popiersie lub półpostać, ale nie znajdziemy wśród nich pełnej postaci, na przykład takiego typowego ujęcia artysty w pracowni czy przy sztalugach. Ale czasami Witkiewicz włączał swoją postać w zupełnie inne kompozycje. Popatrzcie na znakomity, jeszcze formistyczny obraz pod tytułem Dwie głowy z 1920 roku. Od razu rozpoznajemy po lewej stronie Witkacego, zasmuconego, zamyślonego i wtulonego w plecy bliskiej mu kobiety, Zofii Żeleńskiej, z którą przeżywał właśnie pewne tragiczne zrządzenie losu, dotykające ich oboje. A to słynna kompozycja pod tytułem Fałsz kobiety z 1927 roku, będąca portretem żony bogatego warszawskiego przedsiębiorcy Maryli Grossmanowej. Dama ta wprawdzie zamówiła sobie u Witkacego najdroższy portret w pełnej postaci z nagimi ramionami, ale mistrz jakoś jej nie lubił. Więc w tle, do którego klientka nie miała prawa się wtrącać według regulaminu firmy portretowej, narysował siebie niczym złośliwe licho, rysujące prawdziwy wizerunek wrednej duszyczki Maryli w kontraście do zapłaconej, wylizanej podobizny jej pięknego i wystawnie ubranego ciała. W 1938 roku powstał portret potrójny, ukazujący bliskich przyjaciół artysty Tadeusza Langiera i Bronisławę Włodarską, z pomiędzy których wyłania się nienaturalnie większa głowa Stanisława Ignacego, w tym czasie siejącego ferment w relacjach tej pary. Wreszcie kłębek trzeci. Kto wie, czy nie najważniejszy. Witkiewiczowska filozofia i jego zainteresowanie człowiekiem, istnieniem poszczególnym. Dalej, skłonność do samoobserwacji, nabyta w dzieciństwie, a pogłębiona w trakcie kursu praktycznej psychoanalizy u doktora Borena. Znane jest także zainteresowanie Witkacego teorią typów Kretschmera, łączącą charakter człowieka z jego wyglądem. Na pytanie, jak zrozumieć i jak wyrazić duszę człowieka, tej nieodgadnionej monady, artysta starał się odpowiadać, tworząc swoje własne wizerunki i wcielając się w nich w przeróżne postaci.
bywał zatem przystojnym, miłym chłopcem, na przykład w portrecie malowanym w godzinę dla panny Oderwelt, której zamierzał się oświadczyć. Innym razem swe gładkie, choć mroczne odbicie w lustrze opisał en beau dla mamy, czyli namalował się na ślicznie dla satysfakcji swej rodzicielki. Ale już pochlebny autoportrecik, malowany wspólnie z przyjaciółmi, został przezeń opatrzony inskrypcją: fałszywy przyjaciel jest luksusem, na który nawet ja nie mogę sobie pozwolić. Do prób uchwycenia swej istoty Witkacy wykorzystywał często różne inscenizacje i przebieranki. Namalował nawet swój portret jako kobiety. Dodajmy, niezwykle przystojnej kobiety. Na autoportrecie z Mahatmą Tympciem stał się groźną kobrą o mądrych oczach. A na rysunku pod tytułem Podwieczorek astralny, wśród wielce dziwacznych postaci podpisanych imionami istniejących i bliskich mu osób, wcielił się w brodatego i łysego robaka dla rozwiania wątpliwości podpisanego ja. Innym razem zaś, zaplątany nadmiernie w sieć flirtów i romansów, narysował siebie jako gigantycznego pająka, podsumowując sytuację w rozbrajającym, choć nieco obscenicznym rysunku pod tytułem Rozkoszny dręczyciel przy pracy. Pisał wtedy do żony: problem kobiet zaczyna mnie niepokoić. Co robić? Znowu puścić się na erotomaniczne kombinacje? Poradź mi coś racjonalnego. Bardzo tęsknię za tobą i spokojem twojej aury psychicznej. Często jednak wcale nie było mu do śmiechu. Był bowiem osobowością, którą dziś nazywamy borderline. Z wyżyn euforii wpadał w czarną rozpacz. Do tego wciąż powracający strach przed szaleństwem, katastrofizm, myśli samobójcze. Jedynym lekarstwem była dla niej twórczość. Stąd często na autoportretach jest nie tyle poważny, co posępny, wyraźnie przygnębiony. Spójrzcie Państwo na te fotografie gdzieś sprzed I wojny światowej. Pęknięta szklana klisza nie jest przypadkiem. To wyraziste nawiązanie do kruchości i przygodności ludzkiego życia. Motyw ten zresztą artysta powtarza m.in. na jednym z autoportretów z przełomu lutego i marca 1930 roku. Rysunek bez daty dziennej. Możemy tylko zatem podejrzewać, że impulsem mogły być obchodzone wtedy okrągłe 45. urodziny. Najbardziej depresyjny jednak, moim zdaniem, wizerunek powstał ponad pół roku później, w nocy z 19 na 20 października, a otrzymał dodatkowy tytuł Le vrai visage du maître, prawdziwa twarz mistrza. Jak wielu wybitnie inteligentnych ludzi, Witkacy potrafił, mimo depresji, zachowywać twórczy dystans do swojej własnej sytuacji. Będąc wciąż w wirze wewnętrznej walki między jasnością a mrokiem, często portretował się z połową twarzy oświetloną, a połową niknącą w cieniu. Wczesny, młodzieńczy, jeszcze sprzed rozpoczęcia nauki na Akademii Krakowskiej, autoportret z odbicia w szybie jest tego znakomitym przykładem. Podobnie jeden z najsłynniejszych jego autoportretów fotograficznych pod tytułem Kolaps przy lampie. A także para autoportretów nawiązująca do słynnej powieści Roberta Louisa Stevensona Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Powstała pewnej kwietniowej nocy 1938 roku. Noc bowiem sprzyja mrocznym mocom. I stąd wysnuwam ostatnią dziś nitkę. W poprzednim odcinku opowiadałam Państwu, jak wyobrażam sobie pewną jesienną noc w Zakopanem, kiedy powstały dwa portrety doktora Pakowskiego i zapewne również dwa portrety asymetrycznej damy.
Być może również wtedy, podczas Nocy Dziadów z 31 października na 1 listopada 1934 roku, Witkacy stworzył swój demoniczny autoportret, który znalazł się w naszej kolekcji. Mając w pamięci inne wizerunki mistrza, przyjrzyjmy się mu uważnie. Na pierwszy rzut oka zwraca uwagę nietypowa kompozycja, nawiązująca do fotografii z pękniętą kliszą. Głowa mężczyzny znajduje się w górnej części obrazu, nie mieszcząc się tam. Sprawia wrażenie, jakby rozsadzała ramy. Dół kompozycji natomiast jest zupełnie pusty. Brak również tła. Daje to odczucie zawieszenia w próżni, wyłaniania się z mroku lub mgły. Dzięki tym rozwiązaniom postać z obrazu unosi się nad nami, patrzy na nas z góry. Szerokie czoło i twarz, silnie zwężająca się ku dołowi, tworzy iluzję trójwymiarowości i wrażenie pochylenia się nad widzem. Czyżby dlatego, by móc mu się dobrze przyjrzeć? To nie my patrzymy na obraz, tylko on patrzy na nas? A to spojrzenie, mimo że utworzone z niespokojnej, acz precyzyjnej plątaniny linii, jest przemożne i przykuwające. Oczy wyłaniające się spod napiętego, zmarszczonego czoła i ściągniętych brwi przerażają głębią i pustką zarazem. Ich demoniczny wyraz w monochromatycznym, brązowo-czarnym rysunku podkreśla użycie ciemnej, krwistej czerwieni w kącikach oczu. Zarys nosa i żuchwy kojarzy się bardziej z ogołoconą, upiorną czaszką. Również wyraziste kości policzkowe, podkreślone czerwienią, nie świadczą tu o zdrowiu, a raczej o chorobliwej ekscytacji. I zaraz narzucają się pytania. Czy właśnie w ten sposób Witkacy patrzył na swoją modelkę? Dlaczego asymetryczna dama postanowiła wymienić jedną ze swoich podobizn na właśnie ten diaboliczny konterfekt? Co właściwie łączyło Eugenię Wyszomirską i Stanisława Ignacego Witkiewicza? O tym i innych sprawach mówić będę w następnych odcinkach cyklu Obrazki z wystawy i magazynów. Zapraszam!